21 bieg Sapiehów i drugi marsz nad Bugiem. Oprócz tego organizujemy jeszcze mały bieg Sapiehów i bieg przedszkolaka. Na listę startową do biegu głównego na dystansie 15 km zapisało się około 100 zawodników, podobnie około 50 jest uczestników Nordic Walking na dystansie 5 km na pięknych obszarach nadburzańskich. Mikołaj Sapieha, który przyniósł do Kodnia obraz Matki Bożej Kodeńskiej, był wielkim podróżnikiem, lubił podróżować. W jaki sposób wy także tymi biegami wpisujecie się w tą jego ideę? 3, 2, 1, start! Są zawodnicy z całego kraju. Jak odchodziłem, to na liście startowej widziałem także zawodników z zagranicy, akurat jednego ze Słowacji. Nie wiem, czy utrudniona sytuacja jest akurat na granicy wschodniej, ale zawsze mieliśmy uczestników i trudno, zawsze można powiedzieć, że zwycięzców, jeżeli chodzi o bieg Sapiehów, to jest sportowców z Ukrainy i z Białorusi. Pewnie też się zapisali, więc jak najbardziej impreza międzynarodowa. Aura wskazuje na to, że może nie do końca piekielna kodeńska piętnastka, ale jakaś tam na pewno piętnastka. A słoneczko jest. Pucharów jest mnóstwo. Pucharów jest mnóstwo. Bieg odbywa się pod patronatem marszałka województwa lubelskiego, pana Jarosława Stawiarskiego. I nagrodą główną są dwa puchary od pana marszałka. W tym roku nawiązujemy do legendarnych tradycji kodeńskich. I za te pierwsze miejsca są puchary Iwan, z których to kiedyś Sapiehowie swoich najważniejszych gości tymi pucharami gościli. Oni znosili toasty, a najczęściej byli to królowie Polscy. Swoim medalem nawiązujemy do przypadającej w tym 510. rocznicy miejskich praw Kodnia, mianowicie na Sejmie w Brześciu 7 czerwca 1511 roku Jan Sapieha otrzymał przywilej na założenie miasta Kodnia i my na rewersie tegoż medalu w tym roku właśnie taką pieczęć miasta Kodnia, oczywiście z lat późniejszych, przypominamy, jest tam wyraźny napis Sigillium Civitatis Kodnieńcy, czyli pieczęć miasta Kodnia. Ciągle nawiązujemy do historii Kodnia. W poprzednich latach pomnik chcieliśmy uczyć, czy jubileusz 20-lecia naszego Towarzystwa Przyjaciół Kodnia. Także staramy się w jakiś tam sposób zaakcentować historię naszej miejscowości. Szanowni Państwo, witam po rocznej przerwie na 21 biegu Sapiehów. 21 lat imprez kolejnych to jest jednak dosyć duży sukces, że po drodze to się nie rozsypało, że jest to nadal kontynuowane, że nadal jest zainteresowanie biegaczy udziałem w tym biegu. Ponadto można powiedzieć, że rozwijamy się, dlatego że oprócz biegu głównego na 15 km wprowadzony został nowy element, czyli marsz North Walking. Także wiele osób, które przyjeżdżają z całego kraju, jak również i z zagranicy, nie wiem czy w tym roku, bo jeszcze nie słyszałem, są zawodnicy, tak, tak. Natomiast z całego kraju przyjeżdżają biegacze, którzy wyjeżdżają, mam nadzieję, z dobrymi odczuciami z naszej gminy, z naszego Kodnia. Ja od kilku lat obserwuję ten bieg i praktycznie rzecz biorąc nie było takiego chyba biegu, że nie było słonecznie, nie było ładnej pogody. Najczęściej to było 30 stopni. Mam nadzieję, że po prostu w sportowej walce wygrają najlepsi.
trasa fajna, płaściutko, troszeczkę słońce dawało we znaki, ale ogólnie zadowolony jestem, troszeczkę przed końcem tutaj dystansu była pomyłka, trochę policja źle poprowadziła, ale udało się, cały bieg spokojnie kontrolowałem za zawodnikiem, który dobiegł do drugi, ostatnia prosta, szykowałem się do ataku i atak skuteczny. Skąd pan przyjechał do Kodnia? Lubartów, Lublin, o te tereny. Mieszkam w Lublinie i reprezentuję Lubartów. Pierwszy raz w tym biegu? Drugi raz. Pierwszy raz biegłem w 2018 roku. Wtedy zająłem czwarte albo piąte miejsce. Dzisiaj udało się wygrać ten bieg. Pierwszy raz w życiu. Na co dzień pan biega dużo? Tak, oczywiście. Standardowo biegam. Ostatnio miałem przyjemność w czerwcu. Udało mi się wygrać w Adamowie połówkę. No i tak staram się regularnie biegać, brać udział w zawodach. Jeszcze planuje pan tutaj w biegu Sapiehów raz wystartować? Oczywiście, myślę, że to będzie impreza cykliczna, jak najbardziej. Miła atmosfera, fajna trasa. Trasa ma test z Polskiego Związku Lekki Atletyki. Więc wszystko wskazuje na to, że tak.